Cześć, witajcie w sobotni poranek. Mimo że jest sobota, ja właśnie wstawiłem sobie rosół. Będzie na dwa dni. Duży garnek, jestem w nowym miejscu, w nowej lokalizacji. Być może, że to już jest ostatni tydzień i trzeba będzie wracać. A co do tematu filmu, chciałem wam powiedzieć mniej więcej, na co uważać przy takich umowach kontraktacyjnych, nieważne z jaką firmą. Powiem wam tak. Jedyne, żeby ustrzec się takich konsekwencji, jakie ja miałem, to takiej umowy nie podpisać po prostu. Bo wierzcie mi lub nie, z tej umowy nie wynika, że zostaniecie oszukani. Nie wynika z niej. Te firmy zarabiają na tym, że przywożą wam cielęta najsłabszej jakości. W większości przypadków tak jest, nie zawsze, oczywiście, że nie zawsze, ale na tym bazują te umowy, bo tam jest zapis, że gdy nie osiągnie wagi, to będą potrącenia, tylko że nie są sprecyzowane. Nie jest sprecyzowane, ile tych potrąceń będzie konkretnie. Coś tam później było powiedziane mniej więcej ustnie, ale z umowy tego nie wynika. To ja oczywiście tą umowę zaskarżam. Jakaś tam procedura będzie trwała, nie wiem, kiedy to się tam wyjaśni. Ja i tak prawdopodobnie stracę wszystko już. Chyba dla mnie ratunku nie będzie. Dlatego, że nie da się 2 lata rzucać pieniędzmi, utrzymywać to wszystko, a na koniec nie dostać ani grosza. Tak, powiecie, dostałem 12 tysięcy. No ale ja za te cielaki, które oddałem, dałem 18. No to jaki tutaj jest przelicznik? Nie podpisywać takich umów, po prostu nie brać, żebyście wiedzieli na przyszłość, że jeśli się zastanawiacie, nie idźcie tą drogą w ogóle. Dlatego, że setki osób do mnie pisze, że mają taką samą sytuację albo podobną. I tutaj nie ma mądrego. Jak tak, jednym się uda i tam nawet jedną partię odchowają, na drugiej popłyniecie. Nie idźcie tą drogą w ogóle. Zbuntujmy się, zbuntujcie się. Ja to już nie mam co się buntować, a teraz mogę tylko coś próbować wywalczyć z tego, co było. Ale nie podpisujcie takich umów w ogóle. Chyba że macie możliwość wybrania sobie cieląt z większej partii. Załóżmy z partii 100, 200, 300 sztuk i wy sobie powybieracie, jeśli macie wiedzę, jakie partie wybrać, jakie cielaki wybrać, bo wy będziecie musieli osiągnąć przyrost dzienny, a niestety jest to nieosiągalne przy takich zwierzętach. Zakup cieląt przez firmę jest zawyżony później przy rozliczeniu. Za takie cielęta, jak do mnie przyjechały, to 1100 zł można zapłacić, a jest podwójna wartość. Także jest dużo takich rzeczy, które nie wynikają z umowy, a później dopiero wychodzą na światło dzienne. Mówię wam, na umowie nie ma nic takiego, że możecie zostać potraktowani tak jak ja. Na zdrowy rozum nawet. Tak, nie zrobicie wagi, nawet 200 kg mniej, ale nie może to oznaczać, że wy albo dopłacicie do tego, albo nie dostaniecie w ogóle pieniędzy. Tylko proporcjonalnie powinno się to odbywać. Także tutaj nie radzę nikomu wchodzić w ogóle w takie układy. Na swoim przykładzie po prostu mówię swoje doświadczenie. A jak zrobicie, tak będziecie mieli. Nikt nie musi mnie słuchać przecież. Ja też nikogo nie słuchałem. Co do pomocy teraz. No znikąd.
znikąd pomocy, no bo nikt się nie pochyli nad takim problemem, tylko że ten problem jest ogólnopolski, jestem tego świadomy w tej chwili, a jest wyciszany jak tylko się da. Z każdej strony słyszę tylko, aby sobie dać spokój z tego, żeby nie drążyć. No i nawet tutaj Agrounia dała mi radę, co usłyszycie w tej chwili. Cześć, słuchaj, jeszcze tylko chciałem dopytać. No bo ty mówisz, że znasz się z nim, z tym panem. Nie, ja nie mówię, że ja się z nim znam. Ja mówię, że no znam, wiem, o kogo chodzi, nie? Aha. No bo ja chciałem się dopytać, że żeby krzywdy nie zrobił, mówiłeś coś. Nie wiem, o co to chodzi. No, wiesz. No trzeba uważać, bo się będziemy ścił na ludziach na pewno. No tam chodzi o pieniądze, no jak się ktoś nie boi takich umów pisać. No to trzeba się liczyć, że wiesz, że oni będą się posuwać do różnych kroków dalej, nie? No ale to przecież... Co może zrobić? Nic nie może zrobić. Przegra w sądzie i wszystko. Ty, no nie wiem, no ja działam, wiesz, od 3 lat, są różne sytuacje, są pogróżki. Tego ludzie nie widzą, o tym się nie mówi, no bo ja nie będę mówił, że ktoś tam jest, aż inne rzeczy robi. Ale wiem, że no nie każdy tak do tego podchodzi, nie? Ja go nie znam, on jako on, tak? Kto to jest. Tylko, że wiem, że to są takie, no, układy szemrane, no, ludzie, którzy, no wiesz, nikt uczciwy takiego biznesu nie prowadzi, tak? Takich umów nie konstruuje, no nikt się tak by nie rozliczył, kto byłby uczciwy, nie? Słuchaj, ja palcem też nie jestem robiony, jedyna różnica tylko taka, że on ma pieniądze, a ja nie. Ty, no może i tak, no, ja nie wiem. No nie wiem, dobra, ja tam swoje już zacząłem. Tak więc podcinanie skrzydeł jest na każdym etapie. Na razie nie wiem, nie mam informacji jeszcze od adwokata, co w mojej sprawie da się zrobić. Tylko musicie wiedzieć jedną rzecz. Ja nie mam nic do stracenia, bo ja i tak prawdopodobnie wszystko stracę. Nie wiem, czy jest jakaś szansa dla mnie w tej chwili. To było za dużo pieniędzy w to poszło, żeby nie odzyskać nawet złotówki. Jeszcze póki co oddycham, ale nie wiem, ile to będzie trwało. Tak więc jeszcze raz ostatnim tchem wam powiem, nie idźcie w takie umowy, bo popłyniecie. Jak nie za pierwszym, to za drugim razem. Więcej nie wiem, co wam doradzić, bo tak jak mówię, tak każdy, kto by się teraz ze mną spotkał, dam mu umowę do przeczytania, no powie, no spoko. A spoko nie będzie. I najgorsze jest w tym wszystkim to, że nikt nas nie zrzesza. My nie mamy siły żadnej. Tak jak widzieliście. To są siły tylko jakieś populistyczne. Jakieś znoszenie okrzyków tam, gdzie są kamery. Tam jakieś coś się dzieje, ale to... To nie jest rozwiązywanie żadnych problemów, tylko to jest nagłaśnianie popularności swojej, no. Moim zdaniem. Tak więc jeśli chcecie w to iść, to zawróćcie. Taką wam dam radę. A ja spróbuję jakoś wywalczyć też, dowiecie się, czy się da, czy się nie da, ale łatwo nie będzie, hej.